Ja skończyłem szkołę. Ja już wiem, co będę chciał robić. Piotrek skończył szkołę niedawno. I on wie, że on pójdzie na studia. On wie, że będzie miał sukces. On wie, że on będzie robił to, co zawsze chciał. Piotrek jest tygodniem po szkole. Zaczyna spać do 12. I nie wie, co ma robić ze swoim życiem, bo po prostu ma tyle czasu, że dostaje kurwicy. Piotrek nie ma celu, żyje z dnia na dzień i czeka tylko na ten październik, by zacząć znowu żyć trybem jedynym, jaki zna. Czyli 8-16 szkoła, siłownia, spać, powtórz, a w weekend, maybe, jak ogarną dupę w moich filmach, piątek, imprezka i repeat, po studiach, praca, 8 godzin, ryb, 2 tygodnie wakacje, powtórka, ryb, 8 godzin, trybem, jaki to nauczyła ich szkoła, nie znają niczego innego. Jeśli wam takie życie by odpowiadało, idźcie. Ja czułem, wiele lat błądziłem, ale czułem, że to nie jest dla mnie i robię wszystko, by tak nie skończyć, no bo dla mnie to by była, no, porażka, bardzo duża porażka. No ale do tego, by wiedzieć, co się chce i by coś robić, potrzebny jest jakiś cel, jakieś ambicje. Po szkole średniej wreszcie mamy ten czas, który pozwoli nam znaleźć czas na znalezienie jakiejś tam, nazwijmy to, pasji, którą możemy robić dłużej. Jeśli się uśmiałeś wcześniej, zajebiście. Wcześniej pracowałeś nad czymś, zajebiście. Ale wielu z was pewnie dopiero po szkole uświadamia sobie, że waszym życiem przez ostatnie 18-20 lat była szkoła, ewentualnie chlanie co miesiąc i wakacje, a potem, o kurde, połowa maja, co tu robić do października? No właśnie. I właśnie to jest taki okres, który daje do myślenia. Jak znaleźć to, co chcemy robić w życiu? No nie ma tu jednej odpowiedzi. Ja poniekąd dalej tego szukam. Jedyne, co wiem, to, że chcę być na pewno niezależny finansowo. Na pewno chcę być ustawiony. I wydaje mi się, że to, co teraz robię, wydaje mi się. Jest to na pewno jakaś droga. Tak, nagrywanie. Ale samo nagrywanie skrywa tyle pojęć, że głowa mała. A ja też chcę próbować jakichś tam wielu różnych rzeczy, ale o tym później. I nie, mój drogi, granie, jeśli teraz już nie masz żadnych osiągnięć w e-sporcie, to nie jest opcja. I granie 8 godzin zamiast szkoły nie jest dobre. Okej, jeśli tam jakiś biznes robisz, za godzinkę w niedzielę pograsz, to nic się nie stanie tak naprawdę, ale ilu z was gra godzinę, albo ilu z was kończy na jednej rundzie w CS-ku? Ja wiem, że gry mają fabułę, ja wiem, tak? No ale no... Życie gra. No wydaje mi się, że jednak życie jest ważniejsze. Czasem trzeba gry poświęcić po prostu dla życia. Wygrindować w życiu, a nie w grze. Jak próbować rzeczy? Po pierwsze to wychodzić z domu. Jak znaleźć to, co chcemy robić, albo to, w czym chcemy się rozwijać. Bo nawet to, w czym chcemy pracować te 8 godzin, jak w wyścigu szczurów. Jak to robić? No jak? No myślimy. No trzeba po pierwsze wychodzić z domu, próbować nowych rzeczy i robić w tym kierunku. Dla wielu z was pewnie na początku, przez jakiś etap była to siłownia, no ale ilu z was chce być kulturystami i występować na scenie? Część tak, okej, ale czy wszyscy chcecie być kulturystami? Mi się wydaje, że nie. Okej, siłka fajna, ale później po prostu chodzimy, trenujemy ciężko i dużo o tym nie myślimy. No ewentualnie jak jesteśmy dzień, dwa po leg dayu, to wtedy faktycznie myślimy o tej siłowni, że kurwa na chuj to robiłem. Ale no ogólnie, jak już jesteśmy na pewnym etapie, ćwiczymy te systematycznie pół roku, no to potem już, nawet jeśli trafi się gorszy okres, gdzie na przykład kilka dni z rzędu nie ćwiczymy, albo nawet tydzień nie ćwiczymy z rzędu, to i tak siłownie zawsze mamy z tyłu głowy i staramy się wrócić do naszej bazy, czyli doszło, nie wiem, te 3, 4, 5 treningów w tygodniu, tak? Ale o tym nie myślimy, po prostu. A nie znajdziesz tego, co kochasz, nie wychodząc z domu. Tego, co lubisz robić, swojego celu, swojej misji, nie znajdziesz siedząc przy CS-ku. Swojej misji nie znajdziesz siedząc 8 godzin na studiach czy w pracy. Po prostu. Tego nie znajdziesz tam. Trzeba porobić coś innego. Może dla ciebie to będą sztuki walki, może dla ciebie to będzie, nie wiem, pomaganie psom.
może skręcanie modeli, może składanie komputerów, może, nie wiem, budowanie czegoś, może remonty, może programowanie, nie wiadomo, może klocki Lego, może Kobi, nie wiem, czy może podrywanie dziewczyn, może powerlifting, może motoryzacja, a może wszystko w jednym. Nie wiesz tego. A siedząc w komforcie, przed monitorem, z pomarańczową stroną, będziesz tylko egzystował. Przeżyjesz, ale jakie to będzie życie? Celem życia no nie jest przeżycie. I trzeba coś robić. Po prostu. Jeśli ci to odpowiada, fajnie. Ale jeśli ci to odpowiada, to powiedz mi na chuj ten filmik, kurwa, oglądasz. Jak ci odpowiada życie 8 godzin, kurwa, w pracy, to na chuj to, kurwa, oglądasz, chłopie. Wypierdalaj mi stąd raz. Także no. Jeśli oczekiwałeś innej odpowiedzi, to sorry. Ale no, nie ma innej odpowiedzi. Jest tylko tak naprawdę ta odpowiedź. I no co? Trzymajcie się, dajcie suba, łapkę. My widzimy się już niedługo. Siema.